ocalić od zapomnienia, czyli ocalić od zapomnienia zabytki i dorobek naszych przodków. Celem organizacji jest głównie to, o czym wspomniałem, a także próba, a właściwie już skuteczna próba odzyskania zabytkowego dzwonu z Leszczyn z 1617 roku. Drugim elementem jest uporządkowanie i upiększenie starego cmentarza w Leszczynach, który od już 65 lat tam nie ma pochówków, ale są groby sprzed 180 lat, więc mamy co robić. Poza tymi staraniami o odzyskanie dzwonu, które są na etapie już finalnym, drugim takim elementem jest właśnie dbałość o szczególnie stare nagrobki na cmentarzu, które są w bardzo różnym, czasem w bardzo złym stanie. Udało nam się wiele już odnowić. W najbliższym czasie będziemy w dalszym ciągu jeszcze restaurować krzyż, tak zwaną Bożą Mękę, który się tam znajduje, i będziemy obrys starego kościoła leszczyńskiego, który został przeniesiony do Palowic, restaurować. Oczywiście, wolontariuszy jak najbardziej, członków nowych również, chociaż nie jesteśmy organizacją sformalizowaną. Niekoniecznie trzeba być członkiem naszego stowarzyszenia, aby w nim funkcjonować. Wolontariusze są potrzebni do tego, aby pomóc w tych pracach na cmentarzu. Natomiast członków w tej chwili przyjmujemy około 30, było nas na początku 16. Przyjmujemy tych, którzy chcą czynnie działać. Nie chodzi tu o formalną przynależność, ale jeżeli ktoś chce coś zrobić dla Leszczyn, Malenia, Przewiędzy, Kamienia, Książenic i okolicy, chętnie ich przyjmiemy. Mam nadzieję, że będziemy korzystać. Jak do tej pory jest to nasz w zasadzie pierwszy kontakt z centrum. Z zadowoleniem przyjęliśmy jego powstanie i sądzę, że dla organizacji takich jak nasza, a także innych, które funkcjonują na terenie gminy i miasta, jest to bardzo pożyteczna inicjatywa. I pomoc, jaką deklaruje centrum dla nas, jest dla nas ważna. Chociażby ewentualne pomieszczenie, w którym by się można spotykać, czy też pomoc przy realizacji różnego rodzaju projektów. W chwili obecnej jesteśmy na etapie realizacji jednego z projektów, na który dostaliśmy dofinansowanie m.in. poprzez KRIS i właśnie Fundusz Lokalny Ramża. Wcześniej udało nam się pozyskać środki już z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a także na sprowadzenie tego zabytkowego dzwonu z Fundacji Kronenberga w Warszawie dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Także te zadania, o których tu mówię, to jest nasz cel na najbliższy rok, może i na przyszłość.